Dziś każdy kibic piłki nożnej żyje tylko i wyłącznie meczem reprezentacji Polski z ekipą Niemiec podczas Mistrzostw Europy. Jednak emocje piłkarskie w naszym regionie są związane nie tylko z trwającym Euro. Wczoraj w Świerklanach rozegrano turniej, który śmiało może konkurować z toczącymi się we Francji mistrzostwami Starego Kontynentu. Oglądanie meczy w ramach Euro 2016 to również uczestnictwo w wydarzeniu sportowym, ale umówmy się, dość bierne, zdecydowanie bardziej czynnie do piłkarskich emocji podeszły wczoraj dzieci i młodzież ze Świerklan. Co miesiąc chcemy coś organizować, jakieś zawody sportowe, czas kolejny na piłkę nożną. Są to, można powiedzieć, szkoły podstawowe, gimnazja tutaj z okolic i nasze gimnazja tak samo i szkoły podstawowe. 1, 3, 4, 6 klasy i gimnazjaliści. Wszyscy oni mimo padającego deszczu rozegrali po kilka spotkań na boisku klubu Forteca Świerklany. Wszystkie mecze, bez wyjątku, były zacięte. Coś nam nie poszło. A wiecie co? Za mało obrońców mamy. Oni teraz twardziej grali i jedną bramkę się strzelili. No. Dobra, to jaki był wynik na końcu? 7-1. No to dominacja chyba. No. Ci młodzi piłkarze mieli oczywiście swoich najwierniejszych kibiców, których przez cały turniej nie opuszczały emocje. A kto bardziej przeżywa? Młodzież czy pani? Mamy. Rodzice. Bardziej mamy przeżywają. Wydaje mi się, że rodzice bardziej to przeżywają. Ważne, że nawet jeśli przydarzyła się porażka na boisku, to nie ma mowy o płaczu czy żalu do rywali. Wczorajszy turniej był jedną z pierwszych form zaszczepienia sportowych idei wśród młodszych i starszych mieszkańców gminy. W następnych miesiącach siatkówkę plażową, no i później na bieżąco tak samo jeszcze piłka nożna dla starszych będzie. No i na bieżąco, tak jak mówię, nasza oferta będzie poszerzana. W przyszłym roku chcemy po prostu całość tak, można powiedzieć, imprez, taki cykl rozpisać, żeby każdy mógł możliwość zapisania się już od stycznia na każde te nasze turnieje, które będą organizowane w przyszłym roku. Chętnych zapewne nie zabraknie.